Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bolowią i zapraszam na film o moich lekturach sierpnia. Sierpień był dla mnie miesiącem cudownego, spokojnego czytania. Czytałam naprawdę sporo, dlatego też filmy będą dwa o książkach sierpnia ponieważ gdybym chciała omówić wszystkie dwadzieścia kilka lektor, które mam za sobą, siedzielibyśmy tutaj no co najmniej godzinę, a tego chyba byśmy nie chcieli. Zapraszam, zaczynamy od książki, którą czytałam chyba trzy miesiące, ale skończyłam ją w sierpniu. To książka autorki, której wcześniej nie znałam, ale która jest dosyć znana w Polsce i raczej Popularna i lubiana. Ja natomiast zabrałam się za jej najnowszą powieść i powiem Wam szczerze, że fakt, iż czytałam ją tak długo, świadczy o tym, że nie mogłam się w tę książkę wkręcić. Aczkolwiek były rzeczy, które mi się w niej podobały, dlatego postanowiłam doczytać do końca. Mowa o Lien Moriarty oraz jej powieści Niedaleko Pada Jabłko. To książka. Która opowiada o rodzinie tenisistów: Matka i Ojciec, teraz już emeryci, prowadzili popularną, dobrze prosperującą szkółkę tenisową. I wszystkie ich dzieci, a mieli ich czworo, dwie dziewczynki i dwóch chłopców, również uczęszczały do tej szkółki i odnosiły umiarkowane sukcesy na terenie Australii, ponieważ Moriarty jest australijską pisarką. Cała historia zaczyna się od tego, że matka gdzieś ginie, nie ma jej. Wszyscy myślą, że może pokłóciła się z ojcem, wyszła na chwilę, żeby ochłonąć, na następny dzień wróci. Ale ta nieobecność tej kobiety bardzo mocno się przedłuża. I pada pytanie, czy ona odeszła z własnej woli, nikogo nie informując, czy też ojciec jej coś zrobił. Dzieci dzielą się na dwa obozy. Jedne wierzą w niewinność ojca, drugie zaczynają podejrzewać, że może rzeczywiście puściły mu jakieś hamulce, coś się stało i skrzywdził matkę. Dlatego też bardzo długo zwlekają z poinformowaniem policji o zaginięciu tej kobiety. I cała ta historia byłaby super, gdyby nie to, że zanim dochodzimy do jakichkolwiek rozwiązań, bardzo dokładnie poznajemy. Każdego z bohaterów tej książki. Autorka nie szczędzi nam żadnych szczegółów dotyczących dzieciństwa każdego z tych dzieci, dotyczących ich kariery tenisowej i tak dalej, i tak dalej. I to było dla mnie dość nużące, to sprawiało, że co chwilę odkładałam tę książkę na później. Tutaj pikanterii jeszcze dodaje fakt, że oprócz rodziny pojawia się w tej historii obca kobieta. Mniej więcej właśnie w wieku dzieci tych państwa, która wprowadza się do ich domu, nikt o niej niczego nie wie, nikt nie zna jej przeszłości, ale ci starsi państwo traktują ją jak dawno niewidzianą, zaginioną córkę, przychylają jej nieba. Natomiast dzieci tych ludzi trochę obawiają się, jaki wpływ ta nieznana dziewczyna może mieć na ich rodziców. I kiedy matka ginie, Niektórzy z nich podejrzewają, że ma to związek z pojawieniem się właśnie tej tajemniczej Sawana. Słuchajcie, jeżeli znacie książki tej autorki. Jeżeli uważacie, że inne książki są lepsze, proszę napiszcie mi, którą powinnam jeszcze przeczytać, żeby ugruntować sobie swoją opinię o Lian Moriarty. Czekam na wasze propozycje tytułów. Kolejna książka to Powieść, którą przeczytałam trochę wcześniej, nie w sierpniu. Wydaje mi się, że w maju albo w czerwcu, ale gdzieś mi się zapodziała i zapomniałam Wam o niej opowiedzieć. Ale chciałam o niej wspomnieć, ponieważ uważam, że jest w pewnym sensie wyjątkowa. Nazywa się Podłość, napisała ją Olga Milden. I jest to powieść, która jest takim skrzyżowaniem thrillera, kryminału, książki reporterskiej, książki obyczajowej. W ogóle jest to taki przedziwny twór, który wyróżnia się przede wszystkim językiem oraz tym, w jaki sposób autorka zwraca uwagę na pewne mało istotne szczegóły naszego życia, w jaki sposób je opisuje. Ale do rzeczy. Ta książka opowiada o pewnej rodzinie, wydaje się zwykłej, niczym niewyróżniającej się, która ginie w bardzo podejrzanych okolicznościach. Najpierw odkrywają zwłoki męża oraz trójki dzieci. Oni giną w tragicznych skutkach w wypadku samochodowym, ale znajdują się zupełnie nie w tej części kraju, w której powinni być. I sprawa wydaje się przez to bardzo zagadkowa. Jeszcze bardziej zagadkowa wydaje się, dlatego że wkrótce potem odkrywają śledczy zwłoki. Matki tych dzieci, która została zamordowana we własnym domu. I sprawę tę bada policja. Głównie tutaj obserwujemy policjantkę, która nazywa się Mira, oraz redaktorka, reporterka, która kręci filmy dla telewizji, takie interwencyjne, która ma na imię Kasia. Dziennikarka Kasia, policjantka Mira próbują odkryć prawdę o tym, co stało się z tą. Rodziną. Ta książka zbiera bardzo różne recenzje. Od takich pełnych zachwytu po pełne rozczarowania. Ja plasuję się w tej grupie, która była usatysfakcjonowana lekturą tej książki, właśnie przede wszystkim, tak jak wspomniałam, poprzez szczególną formę narracji Olgi Milden. Polecam, sprawdźcie, czy będzie Wam pasowała ta książka, czy będzie Wam pasował język, czy Autorka jest w stanie Was porwać i zainteresować tą historią. Teraz mam przed sobą zbiór opowiadań, opowieści z Białej Doliny. Jak widać po okładce, skierowane do młodszego czytelnika, ale mnie się też podobało. Opowieści z Białej Doliny to historia dwóch dziewczynek, które wraz ze swoimi rodzinami. Babcią, dziadkiem, tatą mieszkają właśnie w tytułowej Białej Dolinie, która niestety mierzy się z ogromnym problemem. Ktoś tę Białą Dolinę chce ukraść. O co tutaj chodzi? No otóż, dorosłymi słowami chodzi o to, że deweloper chce zakupić ziemię, wyrżnąć wszystkie drzewa i postawić tam osiedle mieszkaniowe. I dziewczynki wraz z. Rodzicami, rodzinami próbują w jakiś sposób zapobiec tej sytuacji. Ale to nie są tylko i wyłącznie historie o deweloperach. Tutaj mamy dużo innych fajnych przygód, które przeżywają dzieci, które przeżywa leśniczy, które przeżywa również widoczny na okładce Lisek, wielbiciel pietruszki. Ciepła, fajna. Przygodowa historia podzielona na opowiadania, które się ze sobą oczywiście łączą. Warto się zainteresować, warto przeczytać. Przechodzimy teraz do Rosji. Naftowa Wenus. Powieść napisana przez Aleksandra Snigierjowa jest opowieścią o relacjach rodzinnych. Przedstawia ojca oraz syna z zespołem Dauna. Wcześniej ten ojciec nie wychowywał tego dziecka. Ono było wychowywane przez dziadków, było tam rozpieszczane, hołubione, miało naprawdę z dziadkami jak w niebie. Ale po tragicznej śmierci dziadków chłopiec trafia pod opiekę swojego biologicznego ojca ojca, który już nie ma żadnego Kontaktu z matką tego chłopca. To małżeństwo bardzo dawno temu się rozpadło, a przyczyną rozpadu tego małżeństwa było to, że urodził im się chory syn. Ale nastoletni syn trafia pod opiekę ojca. Syn, który ma swoje zainteresowania, swoje dziwactwa i jednym z nich jest to, że chodzi w pobliże. Drogi szybkiego ruchu i zbiera rzeczy, które znajduje gdzieś tam na poboczu. I pewnego razu wraca do domu z obrazem przedstawiającym właśnie naftową Wenus, czyli nagą kobietę polewającą się ropą naftową. Chłopcu bardzo podoba się ten obraz, jest to jego skarb, jego amulet, ale ten obraz sprawi, że w życie tych dwóch mężczyzn wkroczą jeszcze dwie siostry, które sprawią, że. Ich nudna egzystencja nabierze rumieńców. Bardzo, bardzo Wam tę książkę polecam. To jest ciepła opowieść o relacjach rodzicielskich, o trudnym rodzicielstwie, ale także najeżona wieloma przygodami, wieloma scenami, które wywołują śmiechu czytelnika. A co jeszcze bardzo ciekawe, to możemy poobserwować sobie tutaj tak mimochodem gdzieś pomiędzy ninikami. Jak wygląda życie w Rosji? Współcze współczesna Moskwa jest także bohaterką tej powieści. I od razu chciałabym Wam zwrócić uwagę na wydawnictwo, które wydało tę książkę. Ono jest początkujące, nazywa się Glowbook i ma naprawdę bardzo ciekawy dobór tytułów, dobór książek. Zajrzyjcie na ich stronę, i myślę, że znajdziecie sporo dobrego czytania dla siebie. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć o książce, która leżała na mojej półce dobre kilkanaście lat. Wiem, wstyd, ale nic nie mam na swoje usprawiedliwienie. Czasem po prostu tak bywa. Jest to zbiór krótkich reportaży Martina Polaka pod tytułem Dlaczego rozstrzelali Stanisławów. I właśnie na układce mamy jednego ze Stanisławów, który tak tragicznie skończył. Są to historie takie, które zwykle interesują Martina Polaka. Ja już jestem po lekturze kilku jego książek i wiem, jaki zakres tematyczny najbardziej kręci tego austriackiego autora, który notabene doskonale mówi po polsku, ponieważ w Polsce spędził długie lata studiów i swobodnie porozumiewa się w naszym języku. To oczywiście jest Austria. Pod wpływem nazizmu. Dlaczego Austriacy tak bardzo chętnie, bardzo ochoczo zaakceptowali ideologię narzuconą przez Hitlera? To także losy mniejszości narodowych, Żydów, Cyganów. To także losy Polaków podczas wojny. I właśnie ci tytułowi Stanisławowie to polscy parobcy, to polscy chłopi, którzy zostali wysłani na przymusowe roboty do Niemiec, trafili do gospodarstw. Ponieważ niemieckie gospodarstwa w czasie II wojny światowej były zazwyczaj pozbawione mężczyzn, którzy zostali wysłani na front, dlatego też Polacy, polscy chłopcy, młodzi mężczyźni trafiali tam do pomocy kobietom i dzieciom, które zostały, aby opiekować się gospodarką. I ci Stanisławowie, oni chyba się przed wojną nie znali, ale mieszkali dosyć blisko siebie w Niemczech i tam. Zawiązali przyjaźń, generalnie chyba źle im się nie działo, chyba mieli tam dosyć dobrze na, tej, na tych robotach przymusowych, no ale niestety pod koniec wojny spotkała ich tragedia i autor próbuje odpowiedzieć, dlaczego Stanisławowie zostali rozstrzelani, co tam takiego zaszło, że ich pobyt na robotach przymusowych skończył się tragicznie. Ale oczywiście, ta krótka książeczka, ona się wydaje krótka, ale napisana jest takim maczkiem, że tutaj tekstu jest naprawdę sporo, zawiera kilkanaście, a może nawet więcej, może kilkadziesiąt krótkich reportaży właśnie o tematyce, o której wcześniej wspomniałam. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, te, tego typu historie, myślę, że warto przeczytać i, i tę książkę oraz inne reportaże Martina Polaka. Zostały mi jeszcze tutaj na kolanach dwie książki, o których ogólnie mogłabym powiedzieć, że były zakręcone jak świńskie ogonki. I to naprawdę nie jest przesada, ale chciałam Wam o nich opowiedzieć i mam nadzieję, że uda mi się tak dobrać słowa i tak ułożyć myśli, że zachęcę Was do lektury tych książek. Pierwsza z nich to zbiór opowiadań, Italo Calvino pod tytułem Jeżeli T równa się zero. W takiej pięknej, kolorowej okładce. W ogóle ta książka jest tak fajnie wydana, że doskonale leży w ręce. Ma sporo światła na stronie. Jest to zbiór 11 opowiadań podzielonych na trzy grupy. W takim właśnie zamyśle widział ją autor, ale wcześniej nigdy w Polsce nie została tak wydana. I co to jest za książka? To książka, która przywołuje różnego rodzaju nauki ścisłe do tego, aby opowiedzieć o Człowieku, o Ziemi, o ludzkich uczuciach. Mamy tutaj na przykład biologię molekularną, mamy fizykę, mamy zaawansowane inne nauki, które służą autorowi do tego, aby opowiedzieć o na przykład zakochaniu. Bardzo często płyta danego opowiadania zawiera się w ostatnich zdaniach. Nie chciałabym Wam za dużo spoilerować, ale naprawdę szczerze zachęcam, abyście dali szansę tym opowiadaniom Italo Calvino. Postarali się przeczytać co najmniej kilka z nich i sprawdzili, czy was to wciąga, czy was to kręci, czy, czy sprawia, że wasz że was mózg dosłownie wybucha, eksploduje, ponieważ są tutaj tak nieprawdopodobne historie i tak nieprawdopodobnie Kolejna książka jest równie niesamowita, ale totalnie inna. To Gregerie Ramona Gomeza de la Serny. Już Wam mówię, co to są te Gregerie. Jak na układce wyjaśniają, jest to humor plus metafora. I te jego Gregerie to są pojedyncze, dosłownie pojedyncze zdania wyrwane z kontekstu które właśnie przedstawiają nam rzeczy z zupełnie innej perspektywy. Zaraz wam przeczytam kilka z nich, ale chciałam wam jeszcze zwrócić uwagę na ilustracje, którymi uzupełniona jest ta książka. Są to głównie fotografie wykonane przez studentów pracowni designu na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I one również przedstawiają codzienne rzeczy z innej perspektywy. Już wam Czytam kilka gregerii, żebyście mieli pojęcie, czego one mogą dotyczyć. Saturn jest jedyną planetą legalnie poślubioną niebu. Stokrotki są córkami słońca i księżyca. Wrzucając kamień do studni, prowokujesz otchłań. Bardzo wiele tych metafor, tych zdań dotyczy właśnie nieba, księżyca. Astronomii czy astrologii. Powiem Wam, że miałam niebywałą frajdę, kiedy czytałam tę książkę. Myślałam, że będę ją sobie dawkowała, że dam sobie czas na przemyślenie, ale nie, jak usiadłam przeczytałam od początku do końca, ponieważ to jest doskonała gimnastyka dla mózgu i dla wyobraźni. Jeżeli jesteście zainteresowani, zanotujcie sobie ten tytuł, bo nie wiem, czy on jest jakoś szeroko dostępny w dystrybucji. Także gregerie, i jeszcze mogę Wam podpowiedzieć, że mamy tutaj podany adres internetowy www.czystywarsztat.pl być może na tej stronie ta książka jest do nabycia. I to by było na tyle. Przypominam, że pytałam Was o to, którą książkę Moriarty powinnam przeczytać, żeby zmienić moje nie do końca pochlebne zdanie o tej autorce, a raczej o jej książkach. A teraz jeszcze Was pytam, czy zachęciłam Was do lektury którejś z książek, o których Wam dzisiaj opowiedziałam? Koniecznie podzielcie się w komentarzu, jeżeli zostaliście do czegoś zachęceni. A teraz żegnam się z Wami, zapraszam za tydzień. Pa 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 pa.